Młoda para, Michael Walsh i Kate Frith, bierze udział w bardzo intrygującym eksperymencie. Muszą spędzić razem 50 dni w zamkniętym białym pokoju z minimalną ilością mebli. Po tym czasie zostaną nagrodzeni 5 milionami dolarów. Jeśli którekolwiek z nich opuści pokój przed upływem terminu, nagroda zostanie zmniejszona do zaledwie 1 miliona. Na początku główni bohaterowie dobrze się bawią. Biegają po pokoju, śmieją się, przytulają, tańczą i dopingują swoje szczęście. Michael i Kate marzą o tym, jak wydadzą pieniądze. Badają przestrzeń, w której są. Oprócz dużego białego pokoju znajduje się tam również łazienka, ale tylko jedna osoba może tam przebywać naraz. Korzystając z monitora dotykowego, Michael zamawia dla siebie jedzenie. Pojawia się małe pudełko z bezsmakowym i bezzapachowym napojem. Takie jedzenie służy tylko przetrwaniu, a nie przyjemności. Nasi bohaterowie szybko zdają sobie sprawę, że to wyzwanie nie będzie łatwe. Zaczynają się bardzo nudzić. Michael błąka się po pokoju przyklejony do ścian. O 10 wieczorem światła automatycznie gasną. Michael i Kate natychmiast kładą się spać. Nadchodzi poranek. Światła ponownie się zapalają. Kate wykonuje krótką medytację przed lustrem. Bierze prysznic i całuje Michaela. Mężczyzna żartobliwie wyrywa ręcznik ukochanej. Śmieją się radośnie, zdając sobie sprawę, że upragnione 5 milionów dolarów jest teraz o jeden dzień bliżej. W szufladach Michael i Kate znajdują nowe ubrania. Michael żartuje, że w takich strojach wyglądają jak pacjenci szpitala psychiatrycznego. Na śniadanie ponownie otrzymują napój bez smaku. Kate próbuje zrozumieć sens tego dziwnego eksperymentu. Michael jest przekonany, że bogacz goni za sławą. Wkrótce znów się nudzą. Michael spędza długi czas patrząc na zegar. Kate nieustannie medytuje. Jest spokojniejsza i lepiej się czuje w samotności. Michael ma jednak mnóstwo energii, a bezczynność doprowadza go do szaleństwa. Irytuje go wszystko w tym pokoju, zwłaszcza jego biały kolor. Michael ma wrażenie, że czas stoi w miejscu. To dopiero drugi dzień, a on już chce uciec. O 10:00 światła znów gasną. Kate przypomina mu, że dostaną 5 milionów dolarów. Zaczyna się nowy dzień. Kate bierze kolejny prysznic, ponownie medytuje i wraca do Michaela. Podczas gdy ona medytuje, mężczyzna biega po pokoju, a potem próbują się nawzajem rozerwać. Znów dostają bezsmakowe jedzenie i ledwo udaje im się przetrwać dzień. I kolejny cykl. Powtarza się w kółko i w kółko. Pobudka, poranny prysznic, zmiana ubrań, bezsmakowe jedzenie, mycie zębów, medytacja. Kate i Mike próbują się nawzajem rozbawić, grając w różne gry i tańcząc razem. Wygląda na to, że im się udaje. Mija 27 monotonnych i nudnych dni. Ale czego by się nie zrobiło dla 5 milionów dolarów? Do końca eksperymentu pozostały 23 dni. Nasi bohaterowie rozumieją, że wariują z nudów, zwłaszcza Michael. Nagle w sterylnie białym pokoju znajduje prawdziwego karalucha. Michael natychmiast zaczyna z nim rozmawiać, a nawet próbuje się nim zaopiekować. Nazywa karalucha Chloe i nalewa mu trochę swojego napoju. Nagle rozlega się sygnał dźwiękowy. Okazuje się, że zgodnie z zasadami, karmienie karalucha jest zabronione, ponieważ nie jest on uczestnikiem eksperymentu. Michael zwraca się więc do badaczy i prosi ich, by pozwolili mu uwolnić karalucha. W przeciwnym razie zginie on tutaj. Jednak zgodnie z zasadami to również jest zabronione. Michael i Kate zaczynają się kłócić. Ona mówi, że to tylko karaluch, podczas gdy Michael oskarża ją o brak choćby śladu współczucia i empatii. Okazuje się, że Michael jest wegetarianinem i gani Kate za jedzenie mięsa. Prawie zaczynają się kłócić. Kate chce odsunąć się od Michaela i nadeptuje na karalucha. Michael patrzy z wyrzutem na swoją ukochaną i spędza wiele godzin siedząc cicho w rogu pokoju. Poznajemy kolejną zasadę eksperymentu. Uczestnicy mogą kupić sobie rozrywkę, przekazując część swojej nagrody. Każda osoba może skorzystać z tej możliwości 2 razy podczas całego eksperymentu. Problem polega na tym, że nikt nie wie dokładnie, jaki prezent otrzyma. Michael czuje się tak zmęczony bezczynnością, że zgadza się oddać 100 tysięcy dolarów za dowolną formę rozrywki. Kate nie podoba się ten pomysł, ale jeśli Michael chce wydać coś ze swojej połowy wygranej, to jego problem. Mężczyzna dostaje swoją rozrywkę. Jest to zwykła, zielona kreda. Michael jest jednak zachwycony takim prezentem, gdyż jest artystą. Nasz bohater natychmiast zaczyna rysować po ścianach białego pokoju. Jest tak pochłonięty tym zajęciem, że rysuje godzinami. Kate prosi ukochanego, by narysował jej portret. Michael mówi, że nie lubi portretów. Chce uchwycić jej istotę i rysuje dziwne linie, co obraża kobietę, zmuszając ją do odejścia. Michael kontynuuje rysowanie na ścianach, aż jego kreda całkowicie się kończy. Kobieta szoruje wannę z zielonych plam i wraca do Michaela. Przeprasza za swoje zachowanie. Kate przypomina im, że zostało im tylko 20 dni do przetrwania i na pewno im się uda. Następnego dnia Kate znajduje w łazience rewolwer. Nie rozumie, jak broń mogła się tu znaleźć. Przerażona prosi ukochanego, by się go pozbył, ale w pokoju nie ma gdzie schować broni.
Michael po prostu zostawia ją pod łóżkiem. Organizatorzy eksperymentu pozwalają głównym bohaterom oglądać nagrane wcześniej wiadomości wideo od ich krewnych. Michael widzi swoją siostrę na ekranie i jest niesamowicie szczęśliwy. Jednak w jakiś sposób myśli, że jej brat zostawił Kate i żartuje z tego, co nie podoba się Kate. Przyszła kolejna wiadomość wideo dla Kate. Jej ojciec pojawia się na ekranie, a ona natychmiast zaczyna krzyczeć, prosząc o zatrzymanie wideo. Nagranie jest jednak kontynuowane, a stary ojciec śpiewa córce dziecięcą piosenkę. Kate szlocha, a Michael próbuje ją pocieszyć. Nadchodzi nowy dzień. Kate nie chce wstać z łóżka. Wyznaje Michaelowi, że wstydzi się swojego ojca, który stał się alkoholikiem i zrujnował całe swoje życie. Przepił ich dom i wszystkie pieniądze, a teraz mieszka w schronisku dla bezdomnych. Michael z rozpaczą spogląda na zegarek. Setki razy czyta metki na swoich ubraniach i jest gotowy krzyczeć z nudów. Warczy, piszczy, jęczy, strzela stawami i próbuje pocieszyć Kate. Ta jednak wciąż nie może dojść do siebie po wiadomości od ojca i godzinami leży na łóżku. Michael upada na podłogę i przewraca swój napój. Jest tak znudzony, że jest gotów poświęcić 250 tysięcy dolarów na nową rozrywkę. Kate zgadza się i mówi, że musi się zabawić, aby nie oszaleć. Michael kupuje rozrywkę numer 2, a jest nią znana aktorka o imieniu Simone, która najwyraźniej zapomniała się ubrać. Kate wychodzi spod prysznica i widzi nowego gościa. Naprawdę nie podoba jej się ten nowy prezent od naukowców. Simone mówi, że nie wie nic o tym eksperymencie. Po prostu zaproponowano jej pracę, ale nie wyjaśniono, co dokładnie ma robić. Zgodnie z umową musi mieszkać z nimi przez cały miesiąc. I to tylko z jednym łóżkiem i bez zapasowych ubrań. Kate żąda, aby Michael oddał Simone swoją koszulę. Dziewczyna zakłada ją i proponuje, żeby wszyscy zatańczyli. Kate jest temu przeciwna, więc Simone zaczyna rozmawiać z Michaelem o sztuce. Kobieta staje się jeszcze bardziej zdenerwowana. Czuje się jak outsiderka. Nadchodzi wieczór i w pokoju gasną światła. Są więc dwie kobiety, jeden mężczyzna i jedno łóżko. Michael jest gotowy spać na podłodze, ale jest ona betonowa i bardzo zimna. Decydują się spać razem. Kate kładzie się na środku. Rano ponownie zapalają się światła. Kate widzi, że Simone nie ma obok niej. Ma nadzieję, że aktorka wyszła, ale znajduje dziewczynę pod prysznicem. Co więcej, wygląda na to, że ona i Michael stali się naprawdę bliskimi przyjaciółmi i ciągle o czymś rozmawiają. Czując się urażona, Kate stwierdza, że chce się trochę zabawić i kupuje swoją pierwszą formę rozrywki za 100 tysięcy dolarów. Dostaje buteleczkę z pigułkami. To nielegalny narkotyk, który wpływa na psychikę. Kate natychmiast go bierze i oferuje go pozostałym. Simone i Michael również biorą po jednej pigułce. Dziewczyny natychmiast zaczynają tańczyć po pokoju, mając silne halucynacje. Kate tańczy z Simone, a wkrótce dołącza do nich Michael. To prawdziwa psychodeliczna impreza. Później Michaela nawiedzają nowe halucynacje i przerażające wspomnienia z dzieciństwa. Okazuje się, że jego brat Sean utopił się w basenie, a on wciąż nie może sobie tego wybaczyć, ponieważ tego dnia miał pilnować brata. Dziewczyny próbują uspokoić Michaela, ale ten wpada w histerię i chce opuścić eksperyment. Kate błaga go, by dotrwał do końca. W końcu stawką jest całe 5 milionów dolarów. Michael niechętnie się zgadza. Podczas nocy Michael i Simone dzielą się ze sobą wieloma osobistymi historiami, a Kate staje się niesamowicie zazdrosna. Między dziewczynami wybucha skandal. Rano Kate zauważa, że Simone zniknęła. Aktorka zostawiła jednak na ścianie pożegnalną wiadomość, w której stwierdza, że ona i Michael spędzili razem noc. Michael zaprzecza, ale wściekła kobieta nie chce go słuchać i popycha go. Michael upada i uderza się w głowę. Kate jest przerażona i przeprasza, ale Michael jest głęboko zraniony przez swoją ukochaną. Denerwuje go jej złość, agresja i temperament. Jego głowa pulsuje bólem i chce opuścić ten piekielny biały pokój. Kate przynosi mu napój, ale on chce iść do lekarza. Kate przypomina mu, że nie wolno im opuszczać pokoju. Wtedy Michael zdaje sobie sprawę, że pieniądze są ważniejsze dla jego ukochanej niż jego dobre samopoczucie. Sugeruje jej, aby oboje zrezygnowali z eksperymentu. Ale Kate chce zostać. Michael mówi, że nie ma sensu zostawać, ponieważ już zawiedli eksperyment, poświęcając swoją moralność dla pieniędzy. Michael mówi, że odchodzi i nie ma znaczenia, czy z nią, czy bez niej. W tym momencie Kate zaczyna grozić mu rewolwerem. Jednak nawet to nie zmienia jego decyzji. Pomimo świadomości, że Kate może go zastrzelić w każdej chwili, nadal kieruje się w stronę czerwonego przycisku. Kate strzela w sufit. Nie oglądając się za siebie, Michael naciska czerwony przycisk, a drzwi prowadzące do wolności otwierają się. Michael wychodzi. Naukowcy informują Kate, że nagroda została zmniejszona do zaledwie miliona dolarów. Upada na podłogę i płacze. Kobieta pozostaje w białym pokoju przez 50 dni. Przez cały ten czas płacze i obserwuje zegar. Kilka razy rozważa nawet samodzielne naciśnięcie czerwonego przycisku, ale tego nie robi. Czas mija.
Michael idzie na wieczorny jogging i spotyka Kate przed schroniskiem dla bezdomnych. Dziewczyna przeprasza za wszystko, co wydarzyło się w białym pokoju. Mówi Michaelowi, że wygrała $1 000 000. Jednak anonimowo przekazała swoją nagrodę do schroniska, w którym mieszka jej ojciec. Razem kierują się w stronę jej samochodu. Nowa para zgadza się wziąć udział w eksperymencie z białym pokojem. Ciekawe, czy im się uda. Myślisz, że wytrzymałbyś takie wyzwanie? Oglądałeś kanał Mówi Kot. Do zobaczenia później.